Cześć, z tej strony Paweł Kępa z bloga Mała Wiejska Firma i dzisiaj w tym wideo przygotowałem dla Ciebie kurs, poradnik, tutorial na temat tego, jak samodzielnie w kilkanaście lub w kilkadziesiąt minut przygotować własną stronę z Twojej firmy, Twojego biznesu z wykorzystaniem WordPressa. Weźmiemy się do roboty, to zatem podwijaj rękawy. Wykonujemy to wszystko krok po kroku, pokażę Ci, jak krok po kroku skonfigurować to wszystko. Nie musisz w ogóle umieć programować, nie musisz mieć umiejętności graficznych. Wszystko to wyklikamy, pokażę Ci, jak to zrobić samodzielnie. Przewagą WordPressa jest to, że jest on otwarty, ma otwarty kod. Znaczy, jeśli pojawią się problemy w Twojej pracy, podczas tworzenia tej strony, zawsze znajdziesz kogoś, jakiegoś specjalistę, który pomoże Ci w rozwiązaniu tego problemu, w przeciwieństwie do tego, jak takie automatyczne konfiguratory są w sieci, na przykład na nazwa.pl czy na home, Wix, One and One, tak? Takie automatyczne konfiguratory, gdzie wybierasz sobie szablon, też za pomocą klikania możesz stworzyć swoją stronę. I prawdopodobnie to, co teraz Ci pokażę, będzie o wiele tańsze od tych właśnie automatycznych konfiguratorów, gdzie nie ma szans, że jeśli zechcesz, będziesz potrzebować jakiejś zmiany konkretnej, to czasami będzie niemożliwe do wykonania, tak? W przeciwieństwie do WordPressa. I prawdopodobnie to, co Ci pokażę, będzie o wiele tańsze od tych automatycznych konfiguratorów. Na pewno będzie tańsze od tego, gdybyś zechciał stworzenie swojej strony poświęcić firmie, która się tym na co dzień zajmuje, tak? Bo zapłacisz za to na przykład 3000 zł. Za stworzenie strony, a to, co Ci za chwilę pokażę, będzie Cię kosztowało łącznie 61 zł 50 groszy, czyli w Twojej kieszeni zostaje prawie 3000, 2938,50 dokładnie zostanie w Twojej kieszeni. Także zapraszam Cię już do tego wideo i zaczynamy. Ok, jesteśmy już w komputerze i teraz będę wymieniał pewne linki podczas tego tutorialu, podczas omawiania tej instalacji. Wszystkie te linki są poniżej w opisie i pierwszy z tych link wchodzimy na stronę maławiejskafirma.pl/hosting. Jesteśmy na stronie lh.pl. Jak widzisz, tutaj już pojawiła nam się, mignęła przez chwilę oferta 50 zł za hosting, także my sobie już wchodzimy w hosting. Pierwsza rzecz, jaką wybieramy, to właśnie hosting. Zaczynamy od najniższego pakietu, najprostszego. Nie jest nam potrzebne nic bardziej rozbudowanego na ten moment. Jeśli strona zacznie się rozwijać, jeśli będzie się pojawiało coraz więcej osób na tej Twojej stronie, zawsze możesz zwiększyć ten pakiet. Zaczynamy właśnie od tego najniższego pakietu za 50 zł. Zamawiamy. Wracamy jeszcze do zakupów, bo pokażę jeszcze, jak kupić domenę. Czyli klikamy sobie w menu na domeny, sprawdzamy, czy nasza domena jest wolna. Ja sobie wymyśliłem taką domenę strona www, zrób sam. System sprawdza mi dostępność teraz. Zaraz sobie dodam ją do koszyka. Jak widzisz, tutaj domena jest za 0 zł, czyli jest promocja, już zyskujesz na ten moment, czyli z tej naszej kwoty robi się jeszcze mniej. Dodaję sobie do koszyka, finalizuj zamówienie. Przez przypadek chyba dodało mi się dwa razy hosting do koszyka, usuwam jeden z nich. Ok, także tak jak widzisz, mam zamówienie na 50 zł netto, 61,50 brutto. Nie mam żadnego kodu promocyjnego, ale to jest i tak bardzo tanio. Składam zamówienie. I teraz masz dwie opcje. Ja już mam akurat konto założone, dlatego tylko się zaloguję. Natomiast Ty musisz utworzyć sobie konto. Jeśli nie masz go jeszcze, sprawa jest bardzo prosta. 5,5, tak jak widzisz, wyrażam zgodę i utworzysz konto, tak? Ja już się loguję. Po utworzeniu konta zobaczysz to samo, co ja zobaczę za chwilę po zalogowaniu. Ok. Dobra. Tu mam jeszcze potwierdzenie zamówienia. Oczywiście muszę wyrazić zgodę. Dalej.
przez przypadek wziąłem domenę .com do koszyka, nie zauważyłem tego. I ona już jest. Ona jest droższa, ona nie jest za darmo. Natomiast myślę, że znajdziesz sobie bez problemu domenę z rozszerzeniem.pl, za którą nie będziesz musieć płacić, o ile ta promocja nadal będzie aktualna w momencie, kiedy zakładasz sobie tą stronę. Ok, mam podsumowanie. Przechodzę teraz do płatności online i widzimy się już za chwilę, kiedy dokonam tej płatności, tak? Tutaj mam jeszcze potwierdzenie. Klikam sobie zapłać. W tym miejscu wybieram sobie mój sposób płatności. Ja płacę przez mBank. Zapłać. I tak jak mówiłem, zaraz się widzimy z powrotem, jak tylko dokonam opłaty. Ok, moje zamówienie jest już opłacone, wszystko jest już gotowe. Wróciłem do panelu lh.pl. Na maila dostałem też informację o tym, co zrobić dalej, czyli że mój serwer został aktywowany, że wszystko jest gotowe. Dostałem też dane do zalogowania się, nazwę hosta, login, hasło itd., itd. To wszystko za chwilę nam się przyda. Dwie rzeczy na początek trzeba zrobić. Wchodzimy sobie w serwery w panelu i w domeny w DNS. I dalej wpisujemy tutaj tą naszą domenę, którą zamówiłeś. Ok, ja sobie tutaj stąd skopiuję. Jeszcze raz domeny w DNS. Wpisuję. I katalog główny, tak? Na katalog główny chcę, żeby moja domena była przekierowana. Dodaj domenę. Za chwilę wszystko będzie gotowe, ok. Wpis do DNS został poprawnie dodany, czyli teraz w momencie, kiedy w przeglądarce wpiszesz swój adres, przekieruje cię na twój serwer, tak? Czyli domena, adres swojej strony został już przypisany do serwera. To robisz tylko raz. Być może jeśli teraz wkleję ten adres w przeglądarkę, to jeszcze nie będę widział strony, ale to może chwilę potrwać, ale generalnie tak to powinno działać. I wchodzimy teraz sobie w drugą rzecz, bazy MySQL, WordPress, czyli nasza strona, nasz silnik strony potrzebuje do działania właśnie bazy MySQL. W tej bazie zapisywane są teksty, zdjęcia i tak dalej. Wszystko to, co dodasz na stronie, to wszystko jest zapisane w bazie danych, dlatego ta baza jest potrzebna i tutaj wpisujemy sobie nazwę tej naszej bazy. Ja sobie wpisuję po prostu WP od WordPressa, dodaj bazę. OK, baza danych została utworzona. Wchodzę teraz sobie jeszcze tutaj, aby dodać hasło do tej bazy. Zapisz sobie to hasło gdzieś. Generalnie przygotuj sobie jakąś kartkę albo notatnik i zapisuj wszystkie nazwy baz i tak dalej. Wszystko to, co teraz robimy, zapisuj sobie, tak? Także to hasło, które tutaj wpisujesz. OK, ja już mam to utworzone. Baza jest utworzona, jest użytkownik, także zapisz sobie nazwę bazy, nazwę użytkownika, to hasło, które przed chwilą zostało przez Ciebie podane, bo tego za chwilę będziemy potrzebować. Zapisz sobie nazwę swojej domeny, którą zakupiłeś i zapisz sobie też te dane, które przyszły Ci na maila, tak, z potwierdzeniem dokonania zakupu serwera. OK, to już mamy gotowe. Wchodzimy sobie teraz w taki link. mała-wiejska-firma.pl/instalacja-wp. Te linki, tak jak mówiłem, są poniżej w opisie. Także z tym nie ma problemu. OK. Tutaj mamy formularz. W tym formularzu za chwilę będziemy go wypełniać. Ja już sobie przygotuję moje dane, które zostały spisane przed chwilą na kartce. OK. Także w pierwsze pole wpisz sobie nazwę swojej domeny. Dalej. Protokół wybieramy FTP i teraz serwer IP, adres IP lub hostname.
tutaj z maila, który dostałeś od lha.pl, jest login, jest hasło i jest host FTP. Czyli ten host FTP tutaj sobie wklejasz. Ja mam coś takiego, tak? Port 21, username, czyli login, też z tego maila wklejasz. I hasło też z tego maila. Tutaj ścieżka, tak zwana ścieżka na serwerze. Zostawiamy samo public HTML. Wersja WordPressa, rekomendowana, najnowsza wersja. Język wybieram sobie polski. Muszę oczywiście akceptować warunki licencji korzystania z tego z WordPressa i właśnie z tego instalatora, z którego teraz korzystamy. No to jest niezbędne po to, żeby w ogóle móc zainstalować WordPressa. OK. Aktualizacje automatyczne. Tutaj warto sobie zostawić pozaznaczane. Ważne, żeby WordPress był zawsze aktualny, żeby wszystkie wtyczki do WordPressa były zawsze aktualne, aktualna wersja. Wszystko ze względu na bezpieczeństwo, żeby ktoś wam nie próbował włamać, na psocić itd., itd. Zawsze warto mieć to zaktualizowane. OK, teraz przechodzimy dalej. Nasza baza danych, tak? Czyli też to, co przed chwilą robiliśmy, dodawaliśmy bazę danych w panelu. Teraz wpisujemy te wszystkie dane tutaj poniżej. Tak. Nazwa bazy danych w tym miejscu. Użytkownik ten tak samo, taką samą mam nazwę. OK. Teraz jeszcze hasło. I w tym miejscu wpisujemy sobie host bazy danych. Akurat w przypadku lha.pl i w większości przypadków wystarczy tutaj wpisać localhost. A jeśli będziesz korzystać z innego serwera, musisz tutaj wpisać po swojemu. OK, teraz ustawienia w WordPressie. Nazwa administratora. Nie, tutaj jak widzisz zostało przydzielone losowy login. Zostaw sobie to, niech to nie będzie jakieś oczywiste typu admin albo twoje imię, niech ten login będzie bardziej skomplikowany. Niech ten login będzie bardziej skomplikowany, tak aby trudniej było się dostać komukolwiek do twojego WordPressa. Tutaj oczywiście hasło, twój e-mail i tutaj nazwa twojej strony. To będzie jeszcze można później edytować, ale już teraz warto sobie to podać. I podtytuł. Czyli tutaj możesz sobie po prostu wpisać nazwę swojej firmy, a tutaj jakieś hasło reklamowe na przykład. To będzie wszystko można jeszcze edytować. I tutaj jest jeszcze takie opcje do sposobu dokonania logowania do WordPress. Możesz sobie wybrać dwustopniowe logowanie. Możesz sobie dodać blokadę, kiedy źle podasz hasło kilkukrotnie lub ktoś, kto będzie próbował na twoje konto się zalogować, będzie podawał złe hasło, jego dostęp po prostu będzie zablokowany, tak? Nie chcę multisite'a. Nie chcę multisite'a. Multisite to jest coś takiego, że na jednym WordPressie możesz sobie postawić kilka różnych stron. OK. Ja sobie zostawiam to tak, jak jest. I zaawansowane. Ja sobie to też zostawiam automatycznie, tak jak to zostało tutaj zaznaczone. OK, klikam install. Zaraz zobaczymy, czy nie ma jakichś błędów. Jeśli wszystko wpisałem poprawnie, to za chwilę strona mi się zainstaluje. Jakieś błędy wystąpiły, na czerwono zostały zaznaczone. Szukamy, co to jest. OK. Już kiedyś korzystałem po prostu z tego instalatora i muszę podać tutaj inny adres e-mail. Nie ma problemu. OK, instaluję jeszcze raz. Sprawdza. Zaraz będzie wszystko już wiadomo.
Na pewno jest to dużym ułatwieniem normalna instalacja. Ok, ja już mam informację, że strona została zainstalowana, to znaczy mam komunikat, że strona jest instalowana w tym momencie. To chwilę potrwa, za chwilę wyświetli się tutaj komunikat, że strona jest gotowa. Dostaniesz też informację na maila, którego tutaj podałeś, że strona będzie gotowa. Tak jak mówię, tak jak zacząłem już swoją myśl, jest to o tyle fajna opcja, ten Instalatron, że nie musisz wrzucać plików na serwer, łączyć się z serwerem przez klienta FTP, przez specjalny program, wrzucać tych wszystkich plików, instalować, podawać jakieś, edytować jakieś pliki PHP i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tutaj robisz automatycznie za pomocą instalatora. Wklejasz tylko swoje dane, niepotrzebne są żadne umiejętności programistyczne. Także ja czekam już, aż mi się to wszystko zainstaluje i za chwilę wszystko powinno być już jasne. Ok, na maila dostałem już informację, że moja strona jest zainstalowana. Jak widzisz, wpisałem sobie w przeglądarkę adres domeny, którą zakupiłem. Strona jest już gotowa, zainstalowana z domyślnym szablonem. Za chwilę wejdziemy sobie, także tak naprawdę to już wszystko, tak mógłbym powiedzieć, ale za chwilę wejdziemy sobie jeszcze w panel administracyjny WordPressa. Informacje o tym, o panelu administracyjnym dostałeś też na maila z informacją, że wszystko zostało zainstalowane, także kliknij sobie w link w mailu. Ja już jestem na stronie logowania. Za chwilę się zaloguję. Ok, hasło. Jest zalogowany. No dobra, jestem w panelu WordPressa. Na pewno teraz będzie Cię interesować wygląd Twojej strony, czyli grafika, tak? To, co, na co pierwsze zwracasz uwagę. Powiem Ci szczerze, że grafika nie jest tak bardzo ważna jak treść, którą zawrzesz na stronie. Oczywiście fajnie jest mieć super stronę, bo na to też ludzie zwracają uwagę, ale czasami liczba tych wszystkich bajerów, migające jakieś animacje, kolory i tak dalej, to wszystko rozprasza zamiast skupiać się klienta, który wejdzie na Twoją stronę do dokonania zakupu, do skontaktowania się z Tobą, tak? Także zwróć na to uwagę podczas wyboru szablonu. Tak jak widziałeś, szablon domyślnie jest już zainstalowany i teraz możesz sobie oczywiście szablon zmienić. I możesz wybrać tutaj w lewym menu jest taka pozycja wygląd i motywy. Tak, ten motyw widziałeś przed chwilą, on jest zainstalowany. Tutaj WordPress ma jeszcze kilka innych zainstalowanych, które wystarczy uruchomić. I tak naprawdę one są dość proste i generalnie o to mi chodzi. To jest to, co mówiłem, że użyj jak najprostszego szablonu. Jeśli te dwa, te trzy nie podobają Ci się, możesz poszukać czegoś innego i możesz znaleźć dwa sposoby szablony. Są szablony darmowe na stronie WordPressa i są szablony płatne. I szablony płatne znajdziesz pod adresem maławiejskafirma.pl/envato. Ten link też jest tutaj poniżej. Zobaczymy, tak, ja tutaj sobie kliknąłem w przycisk dodaj nowy i już mam wyświetlone jakieś tam szablony, z których mogę sobie wybierać. Zaraz zobaczymy, co tutaj możemy sobie filtrować, tak, w jaki sposób nasz szablon ma wyglądać i tak dalej. Jest sporo tych opcji. Ja sobie zobaczę, jakie są wyróżnione i jakie są popularne. Bo może stąd uda mi się coś wybrać. Na pewno wybierzesz coś ciekawego. Jest naprawdę mnóstwo tych szablonów. Ok. Proponuję Ci na początek właśnie wybrać szablon darmowy. Nie płać za niego. Nie kupuj płatnego szablonu. Zainstaluj darmowy. Naucz się WordPressa. Zdobądź pierwszy ruch na stronę.
przygotuj tą stronę, dodaj teksty i tak dalej, dopiero wtedy możesz spróbować z szablonem płatnym. Oczywiście wiadomo, że każdy już chciałby ten ostateczny wygląd mieć z bloga czy strony, natomiast zawsze można to zmienić, tak? WordPress jest o tyle fajny, że teksty, które dodasz, zostają, a szablon możesz zmienić w każdej chwili i zazwyczaj nic strasznego się nie stanie, tak? Oczywiście mogą wystąpić błędy jakieś, ale zazwyczaj wszystko dzieje się samo i okej, ja tutaj sobie zainstaluję ten szablon, klikam zainstaluj, trwa instalowanie, za chwilę wszystko powinno być gotowe, wszystko się ściąga automatycznie, jak widzisz, nie musisz żadnych plików wgrywać przez serwer i tak dalej, i tak dalej. Okej, mam zainstalowany, zaraz zobaczę, czy już mi się on uruchomił, ok, włączam. Ok, mam już włączony, czyli teraz wchodząc na moją stronę, tak jak widzisz, mam już zainstalowany ten szablon. Bardzo prosty szablon, czytelny, jasny, jedna prosta grafika u góry z tytułem. Tak, tu jest moje logo jakby, czyli tytuł mojej strony, nazwa firmy, tu możesz wgrać też logo. Tutaj dodajemy menu i zaraz sobie dodamy, może inaczej, wrócimy sobie do naszego panelu. Tak jak widzisz tutaj, jeśli jesteś zalogowany, bardzo prosto możesz do tego wrócić. I teraz pokażę Ci, jak dodać pierwszą podstronę. W lewym menu mamy taką pozycję strony i dodaj nową. Możesz sobie dodać tutaj o firmie, treść pod strony o firmie, opublikuj. Dodamy sobie jeszcze dwie zakładki, oferta, opublikuj i jeszcze jedną, kontakt. Dane kontaktowe, opublikuj. Tak, czyli tutaj wchodząc już sobie w stronę, widzę, ta About nam się dodała automatycznie podczas instalacji. Ja sobie ją już usunę. Ok, zostały te trzy, które ja dodałem. I teraz chcąc je umieścić w menu naszej strony, wchodzimy w wygląd, menu. Możesz edytować poniższe menu lub otworzyć nowe. Oczywiście nie ma żadnego menu jeszcze utworzonego, dlatego muszę utworzyć nowe menu główne. Utwórz. OK. I teraz sobie dodam te moje podstrony. Dodaj do menu. I teraz mogę sobie jeszcze tutaj je po kolei uszeregować. Chcę, żeby to było moje menu główne. Możesz sobie osobne menu stworzyć do stopki. Ok, zapisujemy. Ok, i na stronie już to wszystko jest gotowe. Jak sobie kliknę w o firmie, wchodzę. Tak, mam tytuł o firmie, treść pod strony o firmie, wszystko widzę. Wchodzę sobie w ofertę, wszystko mi się zmienia, wchodzę w ofertę, tak? Kontakt i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy już dodane pierwsze nasze podstrony. Dokładnie w ten sam sposób to wszystko tworzysz. Ok, jesteśmy już po wszystkim. Strona internetowa jest stworzona. Mam nadzieję, że nie pojawiły się żadne problemy po drodze. Jeśli tak, to zadaj pytanie w komentarzu. Na pewno na nie odpowiem. Możesz też wysłać do mnie maila. Ale jak widzisz, to dopiero początek, bo strona internetową można dość szybko zrobić, tylko teraz trzeba nad nią popracować jeszcze, tak? To nie jest tak, że strona internetowa jest stworzona i to jest koniec, no. Musisz poświęcić sobie na przykład godzinę dziennie, dwie godziny dziennie, może godzinę raz na dwa dni, albo raz w tygodniu godzinę, ale poświęć taki czas sobie w swojej firmie regularny, gdzie będziesz się zajmował tylko swoją stroną internetową, tak? Czyli tym, żeby zdobywała dla ciebie jeszcze więcej klientów, żeby zarabiała po prostu dla ciebie, tak? I tą kwotę zaoszczędzoną, te 3000 niemal, możesz po prostu wyłożyć na reklamę na Facebooku, tak? To jest 3000, to jest prawie 10 zł dziennie,
jeśli rozłożysz sobie to na rok, czyli reklama na rok, tak? I wiem z doświadczenia, że te 10 zł dziennie to jest wystarczająco dużo, jeśli ta twoja strona będzie odpowiednio dobrze przygotowana. Dlatego, tak jak mówię, ten czas poświęcony regularnie, raz na tydzień, raz dziennie, raz dwa razy w tygodniu jest konieczny. I teraz, co jeszcze można zrobić na tej swojej stronie? Możesz te część z tych pieniędzy możesz wydać na kursy internetowe, żeby doskonalić siebie, swoją firmę. I ja przygotowałem taki kurs, gdzie pokazuję, jak twoją stronę zamienić w dobrego pracownika, jak sprawić, żeby pozyskiwała dla ciebie klientów. No bo co z tego, że masz stronę? Może już masz stronę, nie to, co przed chwilą pokazywałem, jak stworzyć, ale może masz już dawno swoją stronę, ale powiedz, czy ona dla ciebie przynosi pieniądze co miesiąc, czy przynosi klientów co miesiąc. No w większości przypadków w Polsce niestety tak się nie dzieje. Dlatego już teraz zachęcam cię do skorzystania z tego kursu. Link znajduje się w opisie poniżej. Zapraszam i powodzenia.